Cześć, witam was, ja jestem Karwasz10, to jest kolejna część, zagramy w Prototype. Znowu mnie gonią łowcy. Z buta. Z buta, 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 wjeżdżam. Swoją drogą niezłem Mortal Kombat. Czy ja mogę tego buta jakoś ulepszyć? Jakbym go ulepszył, to bym mógł go nim, to bym mógł nim niszczyć wszystko. Jednak nie. W takim bądź razie, albo w takim razie, uciekam. Dzisiaj rozpoczniemy misję Nowy Świat. Nie, Uwolniony Świat. A w poprzednim niszczyliśmy dostawy, albo raczej rozpylacze Toxic Blada? Blad Toxu? Chyba Blad Toxu. Bloodtox to jest taka substancja, która działa przeciwko Alexowi. Czyli normalnie nie zabija żadnych mutantów, ale Alexa zabija. I znowu będziemy kontaktować się z tym anonimowym pomocnikiem, który zostawia nam informacje w budce telefonicznej. Aha, czyli w poprzednim odcinku niszczyliśmy dostawę Bloodtoxu, a w tym będziemy ją rozprowadzać, albo raczej pomagać w rozprowadzeniu. No to widzimy już, kogo mamy. To będzie tak. Właśnie tak. Ale oni tam mają rozpylony ten Bloodtox. Ale ten kapitan chodzi tak po obrzeżach, to może... A może bym ich tutaj tak pozjadał? Nie, nie ma sensu, za dużo ich. Do kogo oni mówią? Albo lepiej nie będę go pożarł, bo chciałem go pożreć. Dobra. Uciekamy jak najdalej od Bloodtoxu. O co tu w ogóle chodzi? Iść do zachodniego posterunku mamy. I rozpocznij tworzenie konwoju. Aha. Czyli mam po prostu wejść przed bramę. Fajny taki czołg. Mam nim jechać? Czy tylko go obronić? Ciekawe, jak ja sobie poradzę z łowcami tym małym karabinkiem. W ogóle co to jest? M4A1? Chyba tak. O kurde. Ja tu w ogóle potrzebny jestem? Tak sobie rekreacyjnie postrzelam. Ale żadnej większej potrzeby chyba nie będzie. Konwój jest atakowany. Oj, Copperhead.
Zaraz mi się amunicja skończy. I co teraz? Alo, alo. Alo, alo. Broń. Co ja mam zrobić? Ała. Wow. Nieźle. Puść to. Weź kałacha. Dobra, to nie jest kałach, to są cztery. No nie jedźcie tak szybko. Czekajcie na mnie. O nie. Znowu Copperhead. Będę tankiem. Będę na siebie przyjmował obrażenia. Nie wyjdę na tym za dobrze. No, bardzo źle na tym wyjdę. Właściwie czemu ja tutaj stoję? Oni już ode mnie dawno odjechali. O, widzę chyba dwa Copperheady. Tak, dwa Copperheady. Śmigłowcami rzucają. Pytanie, czy ja w ogóle tutaj mogę zacząć używać jakiejś mocy. Jest pełno kulek epidemii albo ewolucji. Dobra, idziemy dalej. Najśmieszniejsze jest to, że ja pewnie nie mam iść, tylko mam wsiąść do któregoś z tych czołgów. Dobra, wsiądźmy do czołgu. Wow. Co jest? Dobra. Zaraz to zniszczymy. I zniszczyliśmy. Rozjedźmy te samochody, jesteśmy złym wojskiem. Co tu się dzieje? Kto do kogo strzela? Dobra, konwój jest atakowany przez Spearheada. Przez Copperheada. Nieźle idzie. Znaczy, konwój jest już prawie padnięty, zupełnie. Znaczy padnięty. Pojazd z Bloodtoxem jest już prawie zniszczony. Do kogo oni strzelają? Przecież tu nic nie ma. Co ty robisz? Jak ty latasz? To jest wręcz nie do pojęcia. Jedź. No szybciej, bo nam uciekają.
Ile? Super. Samochód z pompą Blood Toxu został zniszczony. Ale to dobrze. Mamy właśnie chwilę przed tym wydarzeniem save'a. Już teraz zacznijmy strzelać do Copperheadów. Dobrze. O nie. No i super. Czy ja mogę wyjść z tego czołgu? Znaczy mogę wyjść. Ale czy jeżeli zacznę używać na przykład kamiennych pięści, to ktoś się zdenerwuje? Pewnie tak. Dobra, jadę naprzód. Przed szereg wychodzę. I tu powinny zaraz pojawiać się Copperheady. Czemu ty do mnie strzelasz? Jeszcze chwila, jeszcze moment. I po pierwszym Copperheadzie będzie... No i już po pierwszym Copperheadzie. Po drugim. I po trzecim. I żądam w tym momencie jakiegoś punktu kontrolnego. Jest. No, nice job. Jeszcze zdążymy wykonać jedną misję. To my tutaj stoimy na górze? Tak. I jesteśmy na Times Square. Początek gry, ten prolog dział się na Times Square. Co to jest? Hero to help. No fajnie. Dobra. 13 minuta, lecimy jeszcze jednego questa. Oczywiście wojsko jest słabe, cienkie i sami nie umieją obsłużyć tej maszyny, to my musimy to zrobić. Dacie mi jakąś broń, czy mam walczyć na Mortal Kombat? Copperheady. Nie? Gdzie są Copperheady? Czy Greeny wyjdzie na otwartą przestrzeń? No jakoś szczerze w to wątpię. Dobra. Samochód, samochód. Dobra, jeden załatwiony. Tego uda się wykończyć. No i proszę, tutaj leży.
podnieść to. Dziękuję. Mamy granatnik. Dobrze. Ktoś mnie atakować pompę. Wow. Sporo. Poza tym pompę już ma bardzo mało punktów wytrzymałości. Dobrze. I z buta. Z buta wjeżdżam. Przy okazji to wojsko jest strasznie głupie, ale to już widzieliśmy we wszystkich poprzednich odcinkach z udziałem wojska. Z buta wjeżdżam. I butem wyjeżdżam, o nie. Dawaj to. Jakieś ulepszenie. Szybko dopóki... O tym pamiętam. Tu mamy wszystko. Przeżywalność może się przydać. To. Coś jeszcze? Nie wiem, co by z tego mogło się przydać. Dobra. O nie. Otworzyłem im wejście. Mogę zesłać? Tak, mogę. Byleby nie podszedł do maszyny. Czy ten zrzut bomby w ogóle coś nam dał? Dobra, ja po prostu się poddaję, ja ich załatwię w ten sposób. Fajnie, co nie? Ale dobra, nieważne. Niezrażeni jesteśmy tym małym incydentem. Od razu wyciągam broń. Najpierw przyjdą stąd. I... O. Mamy nadal wykupiony ten skill, który kupiliśmy przed śmiercią. I są. Gin, 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 gin. Pożryj. 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 O nie, pompa. Pompa. Brzmi podobnie jak pompa team. Yeah! Nie, sam walbłem pompę.
pożryj. Dobra, tego nie pożeraj. Kolejny. Atak, atak, atak. Pożryj. Czemu jeszcze nie? Teraz. W ogóle to jest ciekawe. W końcu wojsko zrozumiało, że bez mojej pomocy są gównem i nie poradzą sobie z małym łowcą. A co dopiero z całą grupą. Dobra. Pożryj. Kolejny. No nie ma bata, następny poziom inwestujemy w tą siekierę, czy jak się ta broń nazywała? Kosę. Kosa? Tak, kosa. Kosa? Nie, ostrze. Złap, pożryj. Won od mojej pompy. Pożryj. Drugi. No kurde. Co się dzieje? Dobrze. Już? Już. O kurde. Co jest, mam was zabić? No nie pieprzcie mi. Dobra, tarcza. O, przestają mnie zabijać. Głupie. Głupi żołnierze. Okej. Kolejny. Ta tarcza w ogóle jest świetna. Nie wiem, czemu jej w ogóle wcześniej nie używałem. Wow. Lider. Lider rynku RTV i AGD w Polsce. A jesteśmy w Ameryce. Kurde, czemu to wojsko nie potrafi się niczym zająć? Te wasze M4A1 to wiecie, co możecie sobie nimi zrobić. Mutanta tym nie zabijecie. Prawie, 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 ale nie zupełnie. Co jest? Nie, nie, ja sobie stąd idę. Radźcie sobie wy sami. Chociaż w sumie. Ej, ty, chodź tu. Ty też. I mogę wracać. No, chodź tu. Wszyscy. Mam nadzieję, że Nemezisa nie będzie. No, Nemezisa nie będzie, ale będą gumisie.
W ogóle oni mają takie śmieszne pyski, jak takie żelkowe misie. Zostawcie moją maszynę w spokoju. To jest moja maszyna i nie dam jej zniszczyć. No i zniszczyli. Fajnie, co nie? Szkoda. Bo dobra maszyna była. No i wojsko znowu do mnie strzela. No, znowu idą gumisie. Oj. Tu leży broń. No idź pan stąd. Ta broń mi się przyda. Zwłaszcza na tego dużego gumisia, który tam z tyłu już się maluje na horyzoncie. Czekajcie, muszę się podrapać. Kurde mol. Fajnie. Nie, mała przerwa. Dobrze. Nadchodzą posiłki Blackwatch. No nie. Jesteście wredni. Ja już wam nie pomagam, mam focha. O, jeszcze pompy atakują. Dobra, mogę się wreszcie rozprawić z Copperheadem. Zapłaci mi za to wszystko, co dotychczas zrobił. Chociaż nie wiem, czy powinienem. No raczej nie powinienem, raczej powinienem zająć się tymi... Właśnie. Ale spokojnie, ja się nie denerwuję. Ja po prostu jestem wkurzony. Dobra, weźmy sobie ten przedmiot naziemny. Jak ja mam tu coś zniszczyć? Tak, żeby... O, na przykład tak. To był dobry pomysł. Ale pewnie bardzo nieskuteczny. Czemu to coś mnie bije? Dlaczego? To jest smutne. Dobra. Dobra, postęp jest. Załatwiłem te Copperheady i tych liderów. I skończyłem. I są punkty. A co za tym idzie? Mogę wydać punkty na supermoce. A ci co? Co tu się dzieje? Wow. Wielkie bydle. Chwila. Przerwa na ulepszenia. No i nie stać mi na powietrzne cięcie. Ale na masę mięśniową stać. A masa mięśniowa to jest moc.
Dobra. Poużywajmy tego trochę. To nie jest to. To. Co jest? O kurde. Co tu się dzieje? Nie, ja stąd idę. Tu jestem bezpieczny. Ale czy na pewno? O, są ziomale. Co to do mnie strzela? Co jest? No i się zdenerwowałem. Dobra. To co się zdarzy za chwilę zobaczycie w kolejnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnej części. Zagrajmy w Prototype. Cześć.